Radio Tok FM Euro Concita Barbie Baby Langstrom Extra. Ale właśnie znajomi, którzy pracują w brytyjskich firmach i jeden kolega też w amerykańskiej, to mówili, że coś się zmieniło, że było coś takiego, że ci, którzy byli za tym, żeby Wielka Brytania została, to bardzo to przeżywali. Nawet dochodziło do tego, że ludzie się przytulali, co w Anglii nie jest bardzo typowe. Tak. Jest to typowe angielskie zachowanie. Zdecydowanie nie. I mówili, Boże, co się teraz wydarzy, co to będzie. A ci, którzy głosowali za Brexitem, wymownie milczeli. Więc od razu było widać, kto daje tym poszkodowanym czas na wypłakanie się i na swoją żałobę, a kto rzeczywiście przeżywa to wyjście. Jestem ciekaw, jak często jest zjawisko, które pojawia się też w twoich reportażach z Wysp Brytyjskich, bo to jest najbardziej medialne, ale na ile to oceniasz, że są ludzie, którzy głosowali za Brexitem, a teraz się właśnie łapią za głowę, że Jezus Maria, co my narobiliśmy? O matko, rzeczywiście tak było i chyba nikt sobie nie zdawał z tego sprawy. Na początku myślałam, że to jest żart, ta informacja, że jedną z najczęstszych fraz wyszukiwanych w Google to jest pytanie, co to jest Unia Europejska. Przy czym to pytanie padało już w piątek, a nie w czwartek, kiedy jeszcze była szansa się czegokolwiek dowiedzieć. Chyba sporo ludzi nie zdawało sobie sprawy, co robi, a część podeszła do tego zupełnie z taką nonszalancją, która wydała mi się wręcz niebezpieczna. Jednym z pierwszych reportaży, które przysłałam, to był taki tekst z miasteczka Sutton. Sutton to jest taka południowa część Londynu, na przedmieściach. I to jest jedyny okręg w Londynie, nie licząc tych bardzo specyficznych wschodnich przedmieść, który zagłosował za Brexitem. Wszyscy dookoła zagłosowali, żeby zostać, a jedno z miasteczek, taka typowa klasa średnia, zagłosowało, żeby jednak wyjść z tej Unii Europejskiej. I bardzo mnie ciekawiło, co takiego spowodowało, że ludzie jednak chcieli, żeby wyjść. I jak byłam w lutym, żeby szukać dobrych powodów za Brexitem, to rzeczywiście pamiętam, że ludzie opowiadali, że oni akurat mają powód. Nie wiem, był pan, który jest naukowcem, który mówił, jak bardzo trudno jest przebrnąć przez biurokrację europejską, jeśli chodzi o granty. Była pani, która ma jakieś takie przetwórstwo metalu w firmie i też jej jest trudniej. Ja ciągle nie rozumiem tak fundamentalnie tych ludzi, bo na pewno to ma pana nie będzie teraz łatwiej dostać europejski grant, zwłaszcza jak wyjdą z tej Unii, co dla mnie jakieś kompletne szaleństwo. Tak. Oni rzeczywiście, znaczy każdy, ci ludzie akurat, którzy jadą takimi bardzo... części Europy, tutaj w Europie Środkowej, o której mówimy, że jest wschodnią flanką NATO. Dziękuję za te wszystkie działania. Mieliśmy z panem prezydentem bardzo dobrą rozmowę. Obok spraw bezpieczeństwa tematami rozmów były także skutki Brexitu i rosnącej fali emigrantów. Choć w agencie rozmów była także sprawa umowy gospodarczej pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, to jednak obaj prezydenci nie wspomnieli o tym ani słowa podczas konferencji. Umowy niekorzystnej dla Polski, którą premier Beata Szydło określiła jako trudną. Trzeba się zastanowić bardzo dokładnie, przeanalizować i przede wszystkim tak szukać takich rozwiązań, które zabezpieczą również przede wszystkim nasz interes. Umowa TTIP spowoduje zalanie Europy, w tym Polski, przez tanią, gorszą amerykańską żywność. To doprowadzi do bankructw m.in. polskich rolników, którzy cenowo nie będą w stanie podjąć tej konkurencji. Czy zatem zgoda polskiego rządu na TTIP to karta przetargowa wobec rotacyjnej obecności wojsk Stanów Zjednoczonych na terenie Polski? USA prowadzą bowiem bardzo praktyczną politykę. To jest polityka bardzo pragmatyczna. Jest to polityka bardzo prosta, polityka kija marchewki. Zgadzasz się na pewne ustępstwa, dostaniesz coś w zamian. Jesteś oporny tutaj, to niestety, ale ukaramy cię w innym miejscu. Taki prosty przykład. Zniesienie wiz dla Polaków. Okazuje się, że jednak mimo wszystko od wielu, wielu lat, mimo że jesteśmy aktywnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, wszędzie się trochę da. Polacy, obywatele Rzeczypospolitej nie mają zniesionych wiz do Stanów Zjednoczonych. Prezydent Obama odniósł się także do naszej demokratycznej tradycji, mówiąc jednak o polskiej konstytucji 3 maja, wypomniał
spór wokół Trybunału. Przedstawiłem panu prezydentowi Dudzie nasze pewne zaniepokojenia dotyczące działań związanych z Trybunałem Konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej. Mówiłem o znaczeniu suwerenności kraju. Mówiłem też, że niewątpliwie parlament podjął bardzo ważne działania, ale należy wykonać kolejne ważne działania. Polska przez szereg lat ponosiła liczne konsekwencje gospodarcze, ale także w sferze bezpieczeństwa, współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. W pierwszej kolejności należy wymienić wycelowane w nasze terytorium rosyjskie głowice oraz dotkliwe dla naszych firm eksportowych sankcje nałożone na Rosję. Amerykanie nie zawsze to doceniali. Obama obejmował swą prezydenturę tuż po agresji Rosji na Gruzję. Wówczas wszystkim, przynajmniej w Europie Środkowo-Wschodniej, wydawało się, że Ameryka i Stany Zjednoczone, i w tym NATO, jakieś środki przeciwzaradcze podejmą. Tymczasem nowy prezydent Stanów Zjednoczonych publicznie ogłosił politykę resetu wobec stosunków z Federacją Rosyjską. Mało tego, w dniu 17 września, symbolicznym dniu dla Polski, ogłosił decyzję o rezygnacji z budowy tarczy antyrakietowej w Polsce, co zostało odebrane przez wielu Polaków, przez wielu ekspertów polskich jako policzek dla Polski, dla roli, pozycji Polski w stosunkach z Ameryką. Ale i poprzednie polskie władze nie były tu bez winy. Niestety to myśmy dali pretekst poważny do nowej administracji prezydenta Obamy wiele lat temu, aby odłożyć budowę tarczy antyrakietowej ze względu na dość kunktatorską politykę poprzedniego rządu. Jak będzie teraz? Barack Obama jest odchodzącym prezydentem. W tym miesiącu republikanie i demokraci zatwierdzą swych kandydatów na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ci z kolei będą musieli przedstawić swoje zaplecze doradców. Wskażą kandydatów na wiceprezydentów, sekretarzy stanu i obrony. To od nich będzie zależała polityka zagraniczna przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Na najbliższym posiedzeniu Senatu 20 lipca senatorowie zajmą się ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. Wczoraj przyjął ją Sejm. Nowe przepisy opierają się na propozycjach Prawa i Sprawiedliwości. Po burzliwych obradach Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz debacie na sali plenarnej wczoraj Sejm przyjął nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Teraz zajmie się nią Senat. W Senacie będzie możliwość jeszcze debaty, dyskusji. Jesteśmy otwarci na również merytoryczne, pogłębione analizy opozycji. Jeśli senatorowie Platformy Obywatelskiej będą chcieli składać poprawki, bardzo poważnie je będziemy jeszcze rozpatrywać. Deklaruje marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Zmiany w ustawie będą najprawdopodobniej dotyczyły trybu kolejności rozpatrywania ustaw przez Trybunał. Część senatorów rozważa możliwość zmiany trybu kolejności ustaw, rozpatrywania ustaw przez Trybunał Konstytucyjny i poza możliwością decyzji i wpływu na to pana prezydenta, również najprawdopodobniej prezes Trybunału Konstytucyjnego również zostanie upoważniony do tego, aby decydować o kolejności rozpatrywania. Nowa ustawa rozwiązuje część spornych kwestii i wypełnia sugestie Komisji Weneckiej. Jednak nie rozwiązuje ona politycznego sporu. Opozycja już zapowiedziała, że po podpisie prezydenta Andrzeja Dudy zaskarży nową ustawę do Trybunału. Tam będzie mogła liczyć na przychylność prezesa Trybunału Andrzeja Rzeplińskiego, który zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości Stanisława Piotrowicza stał się czołowym politykiem opozycji. Są momenty, kiedy mogę pokazać, działa na zlecenie opozycji. Dokonuje oceny projektu ustawy sam. Wypowiada się, że ten projekt ustawy jest niekonstytucyjny. W jakim trybie to czyni? Przecież prezesowi takich, ani żadnemu sędziemu Trybunału Konstytucyjnego nie wolno wypowiadać się na ten temat, co może być przedmiotem późniejszego rozpoznania. Jeszcze przed posiedzeniem Senatu, czyli 14 lipca, ustawą o Trybunale Konstytucyjnym zajmą się senackie komisje Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Ustawodawcza. Senatorowie chcą, aby posłowie ustanowili 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej. Senat przyjął uchwałę upamiętniającą rzeź wołyńską, czego nie zrobili wcześniej posłowie.
Niedziela 11 lipca 1943 roku stała się dla dziesiątek tysięcy Polaków z Wołynia dniem zagłady. To właśnie ten dzień ukraińscy nacjonaliści z OUN-UPA wybrali na przeprowadzenie największych masowych mordów na swych polskich sąsiadach. Od 1941 roku Ukraińcy, licząc na to, że Hitler utworzy im państwo, rozpoczęli oczyszczanie Wołynia, wschodniej Polski, Polesia z Polaków, których uznali za swych wrogów. Wskutek tej ideologii zamordowali 130 tysięcy Polaków. Senat wczoraj późnym wieczorem przyjął uchwałę, w której postuluje, aby Sejm ustanowił 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej. Senatorowie w swej uchwale oddają hołd pomordowanym i wyrażają najwyższe uznanie polskim oddziałom samoobrony, żołnierzom Armii Krajowej, batalionów chłopskich oraz innych organizacji niepodległościowych, którzy chronili Polaków przed atakami Ukraińców. Za uchwałą było 60 senatorów, przeciw 23. Mimo wcześniejszych zapowiedzi Sejm nie przyjął ustawy ustanawiającej 11 lipca Dniem Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej, ale także nie przyjął żadnej uchwały oddającej hołd pomordowanym. Być może taka uchwała będzie przyjęta na posiedzeniu Sejmu za 2 tygodnie. Rodziny pomordowanych czekają natomiast na ustawę. I w tym wydaniu to wszystkie informacje. Ponownie z Państwem spotkam się tuż. Pan Paweł Jasnogórski. Do zobaczenia. W nocy zachmurzenie duże. We wschodniej połowie kraju początkowo umiarkowane. Przelotny deszcz, miejscami burze. Temperatura minimalna od 12 do 15 stopni. Nad morzem od 14 do 16. A w rejonach podgórskich od 11 do 12 stopni Celsjusza. Wiatr na wschodzie słaby i umiarkowany. Południowy i południowo-zachodni. Od zachodu skręcający na zachodni i północno-zachodni. Umiarkowany, okresami dość silny i porywisty. Jutro możliwe zachmurzenia z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna na północy kraju i w terenach podgórskich od 17 do 21 stopni. W centrum i na południu od 20 do 24. Wiatr umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 999 hektopaskali i będzie rosnąć. Ojcze, Królestwo Twoje, jakie to imię jest, właśnie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś
Błogosławionaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niełaskami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego. Ale leciały, leciały samoloty, leciały, leciały nad Warszawą, leciały, leciały. Co widziałeś tutaj? On widział, tak obserwował i Mareczek nagrał też z bloku.